Na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem w związku z filmami, które wejdą w tym roku. I oto ja pokażę Wam kilka tytułów, które mnie bardzo zaciekawiły i mam nadzieję, że Was to zachęci do ich oglądania. Który mnie bardzo zaciekawił, a szczególnie tytuł, to jest Ojciec Karaibów, Zemsta Salazara. Zdjęcie najpierw. Przeczytałam mniej więcej, o czym może to polegać. Nikczemny kapitan Salazar wraz ze swoją załogą piratów z Jaw ucieka z diabelskiego trójkąta i poprzysięga zemstę na wszystkich piratach. Nieuniknionej zagładzie próbuje zapobiec Jack Sparrow. Dowódca Czarnej Perły wyrusza w podróż, by odnaleźć trójząb Posejdona, mistyczny artefakt dający władzę nad morzami i użyć go w walce przeciwko Salazarowi. Myślę, że ten film będzie ciekawy i premiera tego filmu odbędzie się 26 maja, więc wszystkich chętnych zapraszam do kin. Kolejnym filmem, tytułem, który mnie zaciekawił, jest Piękna i Bestia z rolą Emmy Watson, czyli Hermiony z Harry'ego Pottera. Ella, czyli Emma Watson, jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurice został uwięziony w pałacu okrutnej bestii, postanawia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe życie w zamian za życie ojca. Potwór przystaje na propozycję. Ku zdziwieniu Belli, bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów, takich jak zegar, świecznik czy miotełka. Tymczasem Maurice, chcąc uratować swoją córkę, zwraca się o pomoc do pewnego myśliwego Gastona, który jest zakochany w Belle. Czyli w sumie tak rzecz biorąc, to jest fabuły, którą już znamy, ale w nowszej wersji. Premiera tego filmu będzie 17 marca. Polecam. Kolejnym filmem, już przedostatnim, jest Transformers Ostatni Rycerz. Zdjęcie. Wtedy akurat z Transformerem nie mogę znaleźć opisu, więc wybaczcie, może któregoś dnia się pojawi. Ale film ma do kin wejść 23 czerwca 2017. I to pewnie, jak kojarzycie filmy z wcześniejsze, to na pewno będzie bardzo dużo zaskakujących wątków. Pewnie jak zwykle miłości, walki, dobra ze złem. Więc co to mówić? Dla ludzi, którzy bardzo lubią takie rzeczy, to na pewno to jest film, który powinniście obejrzeć. I ostatnim tytułem, który mnie zaciekawił, jest Ciemniejsza strona Greya. Druga część w związku z Greyem, więc jeśli pamiętacie wcześniejsze, to musicie obejrzeć kolejną część. A oto zdjęcie. Jest taki. Druga część ekranizacji światowego bestselleru trylogii autorstwa E.L. James. Przy takich emocjach rozstanie musiało nastąpić, przy takiej namiętności emocjach rozstanie musiało nastąpić. Przy takiej namiętności mogło być tylko chwilowe. Skomplikowany związek, miłosny związek Christiana i Anny przychodzi w kolejną fazę. On proponuje, że zrezygnuje z układu dominujący, poddana. Ona uczy się życia w luksusie i miłości. On próbuje zrezygnować z manii kontrolowania. Ona stara się mu w tym pomóc. Niespodziewanie na drodze ich szczęścia staje poprzednia miłość Christiana.
czyli robi się ciekawie, ciekawie. Najwcześniej z tych wszystkich, czyli 10 lutego. Chętnych bardzo zapraszam do obejrzenia wszystkich filmów. A ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i mam nadzieję, że i opisy tych filmów Wam się podobały. Jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach, jakie Wy filmy oczekujecie w tym roku, które mają wyjść. A ja dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!